Siemano wszystkich, z tej strony Farel, jak zawsze jest ze mną JJ i witamy w kolejnym odcinku z No Gems Rush. Jak widzicie, mamy do otworzenia tutaj sobie cztery skrzynki. Już cztery. Dzisiaj zajmiemy się questami. Sprawdźmy, co tu mamy. Jeszcze tu jest free chest do otworzenia i play drop cards 80 razy. 80 razy na 1 na 1. Dobra, otwórz może pierwszego free chesta, zobaczymy. Dobra, otwieramy free chesta, sprawdźmy, co tu jest. Gold. Gemy, przydadzą się Archers. No i Walkiria też dobrze. Jedna rzadka karta, chociaż tyle się przyda. Okej. Okay. Wychodzimy. I co, zaczynamy sobie od Silvera? Pewnie, że tak. Gold. Archerki. Bomber. I gobliny. Kurczę, szkoda, żadnej rzadki. Sprawdźmy, co dalej. Gold. Arrows. I gobliny. Dobra, ostatni silver. Goldzik. Arrows. O, Barbarian Hat. I Barbarian Hat. No i na koniec golda. Gold. Z golda gold. Knajcik. Kanon. O! O, odblokowaliśmy kolejny budynek. Elegancko. Też dobrze. I minionki. I epika dajcie. Aj, peka. Mini peka, ale dobrze. 5 na 4, fajnie. Sprawdźmy teraz, jak wyglądają nasze deki. Ostatnio graliśmy właśnie dekiem z balonem. Patrz, możemy zrobić upgrade Tombstone'a i peki. Mi się wydaje, że to są karty rzadkie, więc na początek opłaca nam się je podnieść od razu. Także ulepszamy Tombstone'a. Upgrade Tombstone'a za 150. Tak jest. Mamy już na trzecim, także spoko. I peka tak samo będzie na trzecim już levelu. Już będzie miała 221 damage'a, tak? Poczekaj. 228 już będzie miała damage'a, także jak ktoś będzie miał na przykład na drugim Gianta, to będzie już szybko kosiła. No i dobra, co? Gramy teraz tym deckiem, tak? Na początek? Tak, zagramy tym samym deckiem na początek. Pokaż mi jeszcze na chwilę tutaj battle. Mamy crown chest cały do wykonania. Zapełnić 4 sloty ze skrzynkami, no i oczywiście dokończysz questa. No to jedziemy! Nikt nie chce z nami grać. Boją się. Dobra. Adam. Adam KH. Czwarty poziom, tak jak my. Mamy Knighta, rzucimy sobie na początek. O! Giant szkieleton. To trzeba go ściągnąć Tombstone'em do środka. Damy troszeczkę do lewej, wtedy... Myślę, że nie, do prawej, bo wtedy szkieletonki będą go zatrzymywały delikatnie. Dokładnie. Knight sobie chyba z nim poradzi, co? Chyba, że rzuci nam Lightninga, to wtedy sobie nie poradzi. Goblinki, co on tutaj ma jeszcze? Dobra, peka. Rzucaj strzałki. Peka Dragon. No mogłem też rzucić strzałki, ale faktycznie, no masz rację. No ale to teraz chyba się przydadzą, nie. Zgasi. Poradził sobie tam. Pięknie. Dragon. Dobra, czekamy na full elixir i wychodzimy Giantem standardowo. Ram pam pam. No i dobra, nie przytrzymujemy eliksiru, szkoda nam go. Zawsze będziemy o te jedno oczko do przodu przed przeciwnikiem, jeżeli ją przytrzymasz. No i teraz się strzałki przydały. Pięknie. Rhymes, Tombstone. Dobrze. O, jeszcze idealnie trafił w szkieletonka. A rzuć tego balona chyba, co? Tak, tylko patrzę, że pamiętaj, czy... że on ma, no właśnie, gobliny, miniony i jeszcze te trzy goblinki. Tak jest, dart goblinki. Nie dart, tylko spear goblinki. Spear goblinki. Doleci, doleci. Pięknie, miniony. Fajnie. Doleciał. Dobra, powierzy. Powierzy i jeszcze chyba chatkę nam załatwi, co? Doleci do chatki, no. Patrz, 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 co się dzieje. Dobra, wyszło, super. Idealnie. Jeszcze bomba wybuchnie. Dragonem trzeba to zmieść wszystko. Tak. Nie ma co strzałek marnować. Nie, nie. Rzucimy teraz sobie Gianta przed to, wiesz? On rzuci miniony pewnie na Dragona. Albo zaraz Prince'a to wyrzuci. Albo Prince'a, Giant albo Skeletona. Albo postawi nam Giant Skeletona z boku. Tombstone, niech sobie zejdzie do środka. Bo Giant Skeleton jak wybucha, jak ginie, zostaje przy nim bomba i ta bomba wybucha, jeżeli ktoś by nie wiedział. Taki news na dzień dobry. Chodź do tyłu, Giant! Chyba nie za można, blisko. Nie można dopuścić, żeby Giant właśnie doszedł do wieży, bo wtedy mamy... Trafi wieżę? Trafił. Ajajaj, no połowę HP zjechał. Na pierwszym levelu, a już zabiera 700 zwierzę, tak? Dobra, ta bomba. Musimy się bronić szybko. O kurczę, Knightem do tyłu. Niech ten Giant odejdzie. Dobrze. Udało się w miarę. Tu już mamy nawet spory push na King Towerze. I teraz poleci Prince pewnie.
Dobra, nic. Cyk, strzałki. A tu damy balona na szybko. To leci, nie balonik? Myślę, 16 sekund. Lightninga odda, patrz. Czeka na lightning. A? Wow. Na sam koniec jeszcze nam zgasił. Wow. Ale i tak wygraliśmy. Ale chciałem na 3. No właśnie, szkoda, że właśnie nie wygraliśmy na 3 koronki. Chciałem na 3 koronki. Byśmy mieli już 3 koronki w zanadrzu, a tak mamy na razie jedną i silver cześcik. I 16 punktów. Tak. Play Trop Cards. Okej, teraz JJ. Grasz tym samym deckiem, nie? Tak. Na razie donate'ów my nie dajemy, tu już może niech się... odblokowuje. Czy czekamy, może jakaś lepsza skrzynka spadnie? Nie, dobra. Damy to, niech leci. Dobra. Leci Justa. Let's play. Czy się posunę może? O. Jaki nick? No, fajny nick. Randomowy w ogóle nie jest. U, Knight. Też sobie rzucimy Knighta na Knighta. Tak, i nasza wieża go na pewno spuszuje, także nasz Knight przeżyje z pewnością. Później muszkieterka. Co tu dać? Tombstone'a, no można. I chyba co? Dragona za Knightem. Co na szybko? Uderzy? Radzi sobie chyba ten dragon z tą muszkieterką. Tak, jeszcze szkieletonki idą na tą muszkieterkę. No i jak widać, mamy do czynienia ze spawnerem. Co tu zrobić teraz? Chyba nie, na razie giantem nie, bo on przejdzie się na chatki. Albo daj gianta, faktycznie. Nie mamy fireballa w tym deku, dlatego strzałki, ja bym rzucił już na wszystkie budynki i arszerki, tak. Troszeczkę za daleko chyba ta strzałka. Dobra, jedną zahaczyła. Okej, miniony. Ja jestem przyzwyczajona, że jak wychodzę z giantem, to mi później bomba na to wszystko wybucha, a tutaj... Tak, tutaj na razie nie mamy giant. Nie ma bomby. Nie ma giant szkieletona. Tombstone'ik. I chyba dragon, no właśnie, do lewej. No i pięknie. I chyba Knighta szybko przed to, co? Niech wyjdzie. Dobra. I patrz, przejmuję teraz... Ale spamuje. Myślałam, że będzie idealnie, ale jednak. Kurczę, dobrze się broni gościu, ci powiem. Bo spamuje, nie ma co. Czekamy, czekamy. Mi się wydaje, że trzeba giantem pierw wyjść, tak. Okay. Tak, gdzieś z lewej. Okej. Okay. I to wszystko na to miniony, do pomocy. I teraz jakby nam się udało... Cały czas zostawia te budynki. Kurczę, nie uda nam się z balonem wyjść, bo balon polecie teraz na budynek, nie? A nie ma też jak wyjść za King Towerem, bo nie ma czasu na to. Teraz, dobra. Daj teraz tak, Knighta do środka. O! Kiedy będzie Giant? Jeszcze Gianta nie ma. Tombstone'a daj, dobrze. O, zgaś strzałkami, pięknie. Zdążą? Strzałki? Zdążyły idealnie. I teraz giantem wyjdź sobie za King Towerem. Dajmy trochę czasu, no. Żeby nam się załadował balon czy coś. I chyba mi się wydaje teraz... No, ja bym dał... Może dragon teraz, co? Do pomocy. Z tyłu za giantem? Tak, dragon. Ale nam spamuje tutaj. Dragon. I spróbujemy ryzykować balonem? Bo nie ma sensu, patrz ile tu jest budynków. Giant już zginął. Trzeba się bronić delikatnie. Wow, ale spamuje. Dobra, zdążył. Rakietę ma. Nuklearkę. Ale to będzie remis z naszej strony, bo my się dobrze bronimy. Czyli ten deck też jest dobry defensywnie, także widzicie. Tombstone'a. Żaden spammer nam nie straszny. O, można tak to powiedzieć. O kurde, ale zrobił teraz nam tu rabanu. Narobił. Gianta daj. Już się bronimy, to bronimy się do końca. Z drugiej strony nam tu idzie cwaniaczek. Tak jest. Co? Dara, dawaj. A, spróbuj balonem, co nam szkodzi. Miniony. Bo się zajęły giantem, jakbyś miała strzałki. Nie ma strzałek, kurczę. No sobie tutaj postawię tą stonę jeszcze. Patrz, bomba wszystko rozwali, tam. Boom! Pięknie. I teraz co? No nic, 29 sekund. Myślę, Dragon Knight. Nie, giant. Giant, myślę, że z tej rozgrywki już nic nie będzie, tylko remis. I ja bym balona dał. Teraz balon strzałki, ostateczny combo, 17 sekund, damy radę. Balon przy samej krawędzi, z prawej, tak. I strzałki, strzałkami wszystko gaś. Pięknie. Cyk. I doleci ten balonik? Nie doleciał, no ale GG. Wywalczyliśmy remis, także w porządku. Tak. Niestraszny nam spammer, dokładnie. Wow, widziałeś ile kart zagrałaś? Ile? Nie sprawdziłam nawet. Chyba 20 kart żeśmy rzucili. Czekaj, w questach sprawdźmy. 70, a wtedy było 6... Nie, nie, tutaj. Niżej, niżej.
Wtedy było 16 punktów. Coś takiego. No to w miarę dużo. Dobra, teraz twoja kolej. No to teraz ja lecę. I co my tutaj mamy? Loris 26 poziom. To powiedział. Team Nana. Zagramy tak, Tombstone'a z lewej jednak, bo idzie Giant. Mamy na Gianta Pekę, która jest gdzieś zakopana w kartach. Idzie Dragon. Obronimy tego Tombstone'a, co? No, przydało Giantem. Się było. I wyjdziemy teraz my z Dragonem z tej. Niech nasz Dragon bije ich Dragona. Knight na Knighta. Zdążę, tak? Uderzyć Knighta? Tak, Knighty się biją, super. Jeszcze mam muszkieterkę. Wiem, że mam muszkieterkę, ale muszkieterka na razie jeszcze jest w tyle. Goblinki ładnie puszują Gianta. Szkieletonki. Szkieletonki, co ja gadam. I teraz mogę to wszystko strzałkami pokryć, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Walkirię ma, dobra. A, ryzykuję. Ryzykuję balonem, mamy Dragona jeszcze do osłony. I może być tak, że... Doleci ten balon. Że doleci balon. Jeszcze ma łyczkę. Już ma łyczkę, kurczę, niedobrze. Łyczka jest silna na razie na nasz deck. Ale chyba ma powierzę. Będzie miał powierzę. Jeszcze balon, bomba wybuchnie. Boom. Dobra, i łyczka jeszcze oberwie. Dawaj, łyczka. Oberwała. Na pekę najlepszy jest Tombstone w naszym deku. I Dragon. Na szkieletonki. Tak jest. Dragonika do tyłu. Knighta przed to, co rzucę? Wow. Ach, to nie zdążyła się zamachnąć. Na szczęście, na szczęście. Już mi serce w gardle stało. Nie ma sensu tutaj już bić tego Knighta. Aj, kurde, wiesz co? Ja nawet na razie... Ile nasze mają strzałki ataku? 61 w tower, dobra. Zrobimy tak. Valkyria odeślemy na spacer, chodź. I Giant niech idzie już z kontrą w tamtą stronę, bo ten tower jest na strzałki po prostu został. Tu doślemy minionki. Valkyria na wycieczce. Valkyria plecak spakowała, na wycieczkę poszła. Pełen... Sosu miała plecak i patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, miniony. Jak to fajnie wyszło. Idealnie wyszło, powiem nawet. Co on rzuca na miniony Knighta, tak? Na balona Pekę. Na balona Pekę, na miniony Knighta. Okej, okay. Może być mordeczko. Balon doleciał nam do King Towera. Ja jeszcze bym dość ze środka wyszedł z Giantem, żeby tego Dragona u góry przejąć. Tam w ogóle zostało 45 na wieży. Tak, ja doślę jeszcze sobie z lewej minionki. Jest balonik, balonik. Aj, mogłem bardziej do środka dać, bo wtedy tak sobie pionowo pobleciał, poleciał, poleciał. To wszystko zgaszę strzałkami jeszcze i wyjdę z Tombstone'em i będzie chyba GG. No i pięknie. Piątka. Mamy trzy koronki w kieszeni. Tak jest. Widzicie, można powoli, bez stresu. Da się? Da się. Silver chest i trzy koronki. A my nawet bierzemy udział już w planszyście. Już mamy 70 na 80? Pokaż z questa? No, pokaż questy. Czekaj, czekaj, kościki są... nie to. Tam, questy, na górze. Nie, na środku. A tutaj, kurde, ja szukam. 70 na 300. To patrz, ile ty już wyrzuciłeś, jak mieliśmy. A, tutaj, te 70. 70 na 80, tak. Bo mamy zagrać trop cards. Trop card to jest każda karta trop, się nazywa. Patrzcie, z tego co widzę, bo... I epicka nazywa się Epic Trop. Strzałki się nazywają... Spell. Spell, tropy. Właśnie, to są spell, a to tropy. A to są building? Building. A, czyli jednostki mamy. A pokaż wywalić. Pekę. Peka też trop, bo to jest jednostka. Jednostki, spele i budynki. A balon? Balon, jednostka również. Trop. Trop. Dobra. Dobra, to teraz Justa. To teraz ja. Let's play. The Legend. The Legend. I am Legend. Też czwarty poziom, także spoko. Tombstone na razie, jak my jest budynek, niech sobie stanie na środku, tylko nie wiadomo, z której strony zacznie, nie? No ty zacznij i wymuś na nim pressing. Valkyria. Dragon Knight. Tak. Knight i Dragon. Ło, strzałki szybko. I strzałki. Dobrze. Pięknie. Idealnie. I teraz nas Knight jako taki ala mini tank, ledwo co tam życia ma, ale bomber go zgasi. Bomber. Ale nasz Dragon trafi w tower i w bombera. Nie, nie trafił w tower. Jednak nie. Ale przeżyje ten Dragon? Nie, jeszcze miniony ma, kurczę. Dobra, te miniony zdechną przez nasz Princess Tower. Dobra. Cyk, cyk, cyk. I co, Giant standardowo za King Towerem? Nie, z prawej, bo mamy mniej, mi się wydaje, że z prawej będzie lepiej. Ale są tej by poszły szkieletonki. Ja wiem, wiem, wiem. Musimy się teraz przerzucić, bo on już tam troszeczkę tu spuszował. Pamiętajmy, że on wyrzucił już miniony, także możemy chyba balonę wrzucić. Mi się wydaje, że Peka. Na Gianta. Valkyria idzie do tego miniony. Minionki. Miniony atakują Valkyrię pierw? Tak, pierw Valkyrię, idealnie. I teraz czekaj na balona, idealnie wyczekaj sobie na balonika.
Nie, balonik mi się wydaje. Idzie Knight, to wszystko i teraz balon. Knight jako tam ala tank. Pięknie, ale tam idzie ekipa. Tankiem była przez chwilę Pekka, ale... Zobacz, miniony jeszcze puszują Dragona. Wow, gdzie on leci? Dragona doszli. Szybko do tego dosić Dragona. Może dolecisz do King Towera? No i doleciał i pięknie. Ipa, spuszował nasz Dragon. Jednak go nie zabił. Ja bym strzałki może oddał. Dobra, dobrze wyszło. Myślałem, że będzie gorzej. Ten Dragon nam uderzy w Tombstone. Jest okej. I Pekka ginie. Tombstone jest bardzo dobry na Pekka. A na początkowych arenach lepszy jest niż Kanon, moim zdaniem. Osobiście wolałbym używać Tombstone'a. Double Elixir się nam zaczyna, idzie Valkyria. Może się obronimy tylko z tej, co? Czy lecimy na 3? No, dawaj Giant. Będziemy się bronić, ale przy okazji możemy też... Tak, miniony na Valkyrie, a Pekkę przed. Strzałki. I Pekkę na Gianta. Pekkę na Gianta. Tak jest. Minionki pięknie, Valkyria przejęła naszego Gianta. I jeszcze tutaj Baby Dragon. Baby Dragon. Matka smoków rzuciła Baby Dragona. Co tu się dzieje? Nasz Dragon, dobra, Balo, nie. Giant może jeszcze raz, co? Jeszcze raz Giant, tak? A, niech oni sobie tam siedzą na swojej połowie. Tak, jeszcze raz Dragon. I miniony. Miniony i na to czekaj teraz strzałki chyba szybko. Oj. W sumie Dragon z minionami wysoko. Sprzątał. Nie, on miał Pekę? Tak, ma Pekę. No ma Pekę. Myślałem, że to nasza Pekę. No nic, pewnie się nie da gościu tak załatwić na 3. Daj Tombstone'a, obrońmy tą wieżę, nie oddawaj mu pucharków. Pucharków, koronek. Pekę na Valkyrie jeszcze, a już ma taki fireball. Ale chyba już fireball ten błagający o litość. No i GG. Okej. Okay. Dobra, mamy jedną koronkę. Jest dobrze, nie było najgorzej. Jedna koronka. Nie chciał się dać gościu na 3 podhaczyć. Golden chest i complete. No i dobra, odbieraj tego questika. No to mamy. Aha, tu będzie 160 golda i 20 punktów do Magical Chesta. No i dobra, to dawaj. 160 golda wpadło do kieszeni. I silver chest za 3,5 godziny. Dobra. To teraz, co mamy jeszcze do zrobienia? Dropnąć jedną skrzynkę i 5 koronek. I 5 koronek. No to teraz ja. A, CH. CH. Nie mamy w tym deku szkieleton armii, ale to nie szkodzi. To Knightem na razie wyjdę. O, on też wyszedł Knightem, to samo tylko zrobił. W drugą stronę. Nie wiem co zrobić. Dam tutaj może Dragona z lewej. Bo on tutaj coś dorzuci do Knighta. A ja dam tu minionki. Minionki na minionki. Nie. Ja robię tak. Tutaj Gianta. Knight się cofnie pięknie. I tu wyjdę kontra balon. Patrz on co się dzieje. On już dorzucił miniona, także chyba nie ma czym za bardzo zatrzymać tego balona. Na pewno nie będzie miał. I Dragona. Dragona ma. Te miniony chyba odpuszcza atak. Tak, odpuszczę minionów atak z prawej. I dam mu tu Pekę z prawej. Dla jaj. Szkoda, że nie mam szkieleton armii jeszcze na to. Tak, ale daliśmy Pekę. Dobra, Dragona już nie ma jeszcze Pekę. Tombstone. Szybko, na drodze, środek. Ale dobrze. On ma szkieleton armii. Knight idzie, szkieleton armii, Knight. Strzałki, dawajcie szybciutko. Dobra. Knight nam to spuszuje, jak myślisz? Nie, nie zdąży. Z 300 zostanie. Dawaj, nie spuszował, ale coś tam. Ale on ma 800 na wieży tylko, także wiesz. Tu wystarczy... I tak mamy przewagę. Tutaj wystarczy wyjść sobie daleko z Giantem, gdzieś na wysokości Towera, coś takiego jak on robi. Dragona na Dragona. Dragona. Tak, miniony. Miniony od tyłu. Przerzuciły się, Dragon? O kurde. I Pekka jeszcze. Dobra, on nam zgasi z prawej strony, nie będziemy świrować, to niech gasi sobie. I ja do tego dołożę po prostu Gianta. Albo zobaczymy, zaryzykujemy balonem. Balonem ryzyko. Jeszcze raz Dragonik. Doleci, pamiętaj, że on ma miniony też. Ja wiem, ale strzałki już trzymam. Nie, będzie GG. Dobrze, wyszło znowu na 3 koronki. Myślałem, że będzie się jeszcze bronił, wiesz, że to będzie gorzej. Dobrze tą Pekę odpuściliśmy z prawej. Bo tak byśmy się tu ubronili. Tak, czasami nie ma co bronić Towera jak... Tak, eliksir byśmy stracili, no i po prostu by było już później gorzej wyjść z kontratakiem. Teraz Justa. 2 koronki i Crown Chest. Alberto 2005. 6 poziom znowu, no to nie. O kurczę, no. Faktycznie. Tombstone? No, z lewej atakujesz, mówisz? On ma już 2030 na wieży. A, mamy balona na szczęście, dobra. Giant z lewej też, mi się wydaje. Szkieleton armii rozrzucił na połowę. Goblin baryłka. Aj!
Trochę za późno te strzałki, ale kliknięte były, nie odpowiednio, tylko że... Dobra, teraz czekaj. Niech Giant będzie na moście, mi się wydaje. Wyjdziemy Balon i Dragon. Jeszcze nie, jeszcze nie. Dopiero jak King Tower przejmie... O kurde. I teraz Dragon, tak, teraz Dragon. Na drugi... Jeszcze ma pekę. Mhm. Dobra, musimy dać tam Stone'a jednak. Nie wyszło nam ta kontra. Pekka, ale też nie doleciała. Ale nas Dragon doleciał. Teraz musimy znowu to samo zrobić. Pamiętaj, że ma Goblin baryłkę, tak? Goblin baryłkę ma mordeczka. Stone'a nam załatwi. Nie będę. Wyjdź Giantem sobie na spokojnie. Nie, nie, niżej, 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 niżej. Tak, gdzieś tu, no. Gdzieś na tej wysokości. Niech on sobie powoli idzie. I zrobimy tak. Jest balon, później są minionki. I strzałki mamy do obrony, także... Jak Tower... Balon? Jeszcze nie. Jak Tower przejmie Gianta. 3, 2, 1, już. Niepotrzebnie eliksir tracę. Nie, nie, teraz jest dobrze. O, widzisz? Tak byś nie miała eliksiru. Zaryzykował gościu range'a, ma range'a. A, nam tam piękne combo weszło. Tak, i gitara. I mi się wydaje, doszli do Dragona, tak. Też właśnie tak myślałam, żeby... Dosłać do Dragona. Dorzucić, żeby no i będzie git. Załatwić. Co, będzie na trzy koronki? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Bomba wybuchła, Giant jeszcze okłada. Dragon. Ale nie jest tak ciężko, myślałam, że Dragon, to ciężej. Dawaj Gianta szybko, przed Dragona. Zdążymy? Nie. Nie, nie, już niestety nie. Dobra, balon, od razu. Giant, balon. Balon, ja chciałam pekę rzucić. Nie, 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 pekę nie. Pekka jest na tanka jakiegoś takiego w tym deku. Uwaga. No jeszcze dobra, strzałki lecą. Idealnie miniony? Nie. Dobra. Jeszcze raz balonik. Dobra, GG. Na trzy, bo bomba jeszcze wybuchnie. Jeszcze nie, no, tak? No patrz. O, ja nie wiedziałam, że ona tak dużo zabiera. To zabiera, chyba 200 nawet wybuch. Także karta epicka. Na dzień dobry, balonik. Polecam jak najbardziej. Patrzcie, co się dzieje. Cały czas idziemy do góry. Na trzy koroneczki. Już mamy 1043 puszki. Czyli jak widać, dobre deki. Tak, mi się wydaje, że spoko. I są łatwe do ogarnięcia. 255 golda, 2 gemy. O! Barbariansów odblokowaliśmy. Knajcik. Knajcik jest spoko. Gobliny. I epika dajcie. Rzadka, fireball. Chociaż tyle. 3 fireballe, 151 rzadka kosztuje, tak? No to 450 zaoszczędzone w kieszeni. No może być. Dobra. Kolejny crunch jest za ile? Poczekaj, zobaczymy tu jeszcze sklepik szybko. Arszerki, minionki. Kupimy sobie parę minionów? No, miniony można kupić. Miniony można. No i dobra. Dwa tylko. Parę. No to powiedziałem parę, no to czyli dwa. 10 knajtów chcemy za stówkę? Mi się wydaje, że nie ma sensu na razie. Na razie nie ma, nie? Bomber Tower na pewno też nie chcę. To mamy, to mamy. Kolejny crunch z 21 godzin. Możemy poprosić o kartę? Nie. No to mi się wydaje, mordeczki, że to by było tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. I subskrybować kanał. Tak jest. A my się z wami żegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Tak, z... No Jams Rush. Dokładnie. Hej!